Przygotował projekt uchwały niniejszym temacie. Mamy tutaj na sali przedstawicieli instytucji gospodarskiej. Witam serdecznie, dziękuję za przybycie. Projekt, czyli ja już mam ten projekt, żeby mógł się radnić, trzeba poznać. Ja nie mogę brać się wiedzieć. W Radzie Dzielnicy odbyło się spotkanie z przedstawicielami CIPIT-u, z projektantami oraz z mieszkańcami ulicy Kowarskiej. Mieszkańcy generalnie są przeciwni budowie drugiego etapu ekranów akustycznych. My musieliśmy akurat projektanci tak naprawdę czekają CIPIT na naszą opinię, jeżeli chodzi o projekt. My jako zarząd przygotowaliśmy projekt zarządu. Tylko wnioskujemy o to, aby w związku z tymi konsultacjami, które się odbyły, wnioskujemy o to, aby ekrany były, te, które mają zostać wybudowane, były całkowicie przejrzyste. I może najpierw tutaj mieszkańcy chcieliby coś powiedzieć na ten temat. My wnioskujemy w ogóle, żeby te ekrany nie powstały. To znaczy przeźroczystość plus otwór przejściowy, który musi być, bo to nie ma opcji, żeby odciąć przejście dla pieszych, nie spełni żadnej roli. To będą wyrzucone pieniądze, które nie przyniosą ani miastu, ani mieszkańcom, ani nikomu szczęścia. Będą tylko zaraz kłopoty, będą opowiadaniści, rowerzyści już też się w tym temacie zaczynają wypowiadać. Artykuł, jeden z licznych, który się ukazał. No kilka artykułów, ale to już może pominąwszy artykuł, jest to jeden czynnik, ale tam jeszcze są względy bezpieczeństwa. Ekrany przeźroczyste, jak wiemy w Krakowie, nie mają racji długiego bytu, bo zaraz będą malarze, nie malarze. Podpalacze. No akurat szklany ekran ciężko będzie podpalić, ale to... Tak, one będą... To są koszty dla miasta potężne, utrzymanie takich ekranów w należytym stanie. No bo nie ominiemy malarzy, no niestety. To jest efekt, który widzimy na różnych ekranach, jak to wygląda po czas okresie użytkowania tego roku. No niestety, bo bardzo ładnie to wyglądało na tej wizualizacji, bo jeżeli spojrzymy na tą wizualizację, to wygląda ok, ale jeżeli staniemy bezpośrednio przed budynkiem, to ten ekran akurat jest usytuowany, bo są w tej chwili wyznaczone miejsca palikami, on jest usytuowany w granicach 5 metrów bezpośrednio od budynku. Czyli 5 metrów od budynku na wysokość 8 metrów. Jest to po prostu... I tunel jest tam. To jest tunel. No to się robi takie małe getto, bo przepraszam, ale tak to wygląda. Bez względu na to, czy to będzie szklany, czy to będzie ekran nieprzezierny, no to no nie powoduje to naprawdę miłego efektu. Tutaj Państwo byli z drugiej strony, z ulicy też, na tym zebraniu, jeżeli mogę nadmienić, którzy na początku, że tak powiem, oponowali za ekranami, ponieważ hałas. Po pewnym czasie no, okazało się, że no, wszystko ma swoje plusy i minusy. Okej, okay. Jakiś ten hałas eliminuje i tego nie kwestionujemy, bo to jest racjonalne, że jakiś hałas to tłumi, przy czym skutki postawienia tego ekranu są dużo mniej korzystne, ponieważ ludzie od rana do wieczora niestety muszą świecić światło. A tam jest jeszcze ten ekran w odległości gdzieś około 10-15 metrów od budynku. Czyli ta przestrzeń jakaś jest zachowana. A tu jest bezpośrednio ten ekran, który jest postawiony w chwili obecnej wzdłuż ulicy. Okej, jest i on jakąś tam rolę może pełni. Ludzie jedni chwalą, drudzy narzekają, wszystkim nigdy nie dogodzi i tu konsekwentnie się zgadzamy. Przy czym ten ekran, który ma powstać w drugim etapie, to już jest porażka architektoniczna, ponieważ nie da to się wybudować tak, jak ten ekran idzie w tej osi, w pasie jezdni. On musi być przesunięty z wielu względów w projekcie, ze względów tam na linie kanalizacyjne, na jakieś tam inne infrastrukturalne inwestycje. Musi być cofnięty w kierunku budynku. I on będzie przed samym budynkiem, no mówię, przy samej ulicy. Ulica ma 4,5 metra,
chodnik MET i jesteśmy. To państwo, którzy mają w tej chwili ekrany po drugiej stronie, tu ostatnio były panie, no mówią, że no jest, ktoś ma ochotę, przepraszam, załatwić się, idzie za ekran, ma komfort. Wypić piwo też. No, mamy też przykłady ekranów z ruczaju, gdzie no, podpalili, no był pożar, bo te ekrany akurat nieprzeziębione, one się palą, one są palone. Chociaż tam jest o wiele szerzej. Chociaż tam jest o wiele szerzej, bezdyskusyjnie tak. Także no jedno, nie wiem, no my jednak oponujemy i będziemy dokładać wszelkich starań, jeżeli państwo nas poprzecie, będzie nam bardzo miło i będziemy bardzo zobowiązani na niewydawanie pieniędzy Krakowa na bezsensowną inwestycję. Bo ta inwestycja naprawdę będzie bezsensowna. Tak. Są właścicielami lokali użytkowych, które są na parterze i z tej racji występują przeciwko ekranom, ponieważ ekrany zasłoniłyby ich lokale i ich plaż. I tak było to omawiane na poprzednim zebraniu, na którym również ja rozumiem te racje, to też nie zabierałam głosu wtedy, bo wydaje mi się, że podjęcie ostatecznej decyzji nie leży w gestii szczerych obywateli. To są odpowiedzące wyzwą, że szczerze przeszanowuje, że szczerze obywateli mają w tym miejscu rację bytu, czy jest potrzeba je wybudować i dlaczego jest taka potrzeba. Chciałam powiedzieć jako szary lokator drugiego piętra od strony, która w tej chwili nie jest objęta ekranami, jest w moim mieszkaniu bardzo głośno. Oczywiście jak mam okna zamknięte, ponieważ okna są skrzynkowe, to przy zamkniętych oknach jest to wszelkiego rodzaju przewietrzenie mieszkania, otwarcie okna w ciepłej porze, to powoduje taki hałas, że prosto chociażby włączenie telewizora lub prowadzenie rozmowy jest praktycznie utrudnione, ponieważ mieszkanie jest tak głośne, jak się było na przystanku na ulicy. Chciałam powiedzieć, że no, można powiedzieć, że niewielu lokatorów tej kamienicy w ogóle wypowiadało się w sprawie, ale to wynika z tego, że większość właścicieli w ogóle im mieszkań zakopie. Osoby, które są właścicielami mieszkań aktualnie, to są w połowie osoby starsze, niektóre osoby bardzo młode, więc też mało dyspozycyjne z racji zaangażowania dużego zawodowego. Osoby, które są właścicielami, a nie mieszkają w Krakowie, wynajmują swoje mieszkania studentom lub innym osobom. Więc budynków w tym momencie jest 19 mieszkań, 19 lokali mieszkalnych, 2 lokale użytkowe. Z tych 19 mieszkań 14 jest położonych tak, że byłoby objętych nowymi ekranami. Chciałam, żeby państwo zgromadzili tutaj radni po prostu wiedzieli, że przedstawione stanowisko nie jest stanowiskiem absolutnie wszystkich lokatorów, a niektórzy wypowiadać się nie będą, ponieważ tak jak nie mają bezpośredniego nawet interesu zabierania głosu, ponieważ nie mieszkają, nie znają tutaj bardzo. Natomiast osoby tutaj najmujące automatycznie z tej racji są tutaj najmujące. Nie czują się w ogóle dysponentami do podejmowania żadnych decyzji, to też nie uczestniczą w rozmowach i podejmowaniu decyzji. To tyle z mojej strony. Chciałam, żebyście państwo wiedzieli, że to nie jest jedynie stanowisko mieszkańców, tylko można najpóźniej wypowiadać. Ale też na ostatnim zebraniu mieszkańcy spod Siódemki bodajże, tak? Czy Piątki mówili, że są teraz niezadowoleni z powstałych ekranów. Że wcale nie jest ciszej. Bo pani, przepraszam, że wejdę w słowo, ale ja rozumiem też pani rację. Absolutnie rozumiem i w jakimś sensie podzielam. Tylko kwestia, to jest, dla pani będzie to nowość, prawda? Zgodzi się pani ze mną. Bo na dzień dzisiejszy ma pani bezpośrednio mieszkanie na ulicę i zgadzam się, jest hałas. Tego nie kwestionuję absolutnie. Tylko, czy ma pani jakąkolwiek gwarancję,
o ile, podkreślmy słowo o ile, te ekrany przyniosą efekt pozytywny, o ile negatywny. Bo weźmy też pod uwagę, okej, pani drugie piętro, ktoś z pierwszego powie, no ale ja już jestem na pierwszym piętrze, jestem na niższym. Ja nie mówię, o, pani tu ma rację, ja mam lota. Pracujemy, żyjemy. Nie, ja jak najbardziej też odnoszę się z szacunkiem do pani wypowiedzi, bo to nie mówię, nigdy tu gdzieś trzeba wypracować konsensus. I czy te ekrany za ciężkie pieniądze, bo były już ekrany szklane wzdłuż ulicy, jak wiemy, raz zrobione. I te ekrany zostały po 2 czy 3 latach zdemontowane. Była to inwestycja, powiedzmy, szczelona w powietrze. To było raz. Była zrobiona druga inwestycja, ekrany na 4 metry, nieprzesierne. Te ekrany też okazało się, że nie zdały egzaminu. Teraz zaczęła się trzecia próba za kolejne pieniądze podatników i są ekrany 8-metrowe. I teraz ja przepraszam, ale odpowiem z taką odpowiedzią, jak tutaj, nie wiem, czy pani przewodnicząca kojarzy tą starszą panią, która w pewnym momencie cieszyła się, bo mówiła, że cieszy się z ekranu, będzie ciszej. Okej, w jaki sposób jest ciszej? Przy czym znowu ma ciemnik, za chwilę zaczęła pani narzekać, że ją, jak deszcz pada, to w te pochłaniające skrzynki u góry, wali, dzwoni to. Ja nigdy nie twierdzę, że w jaki sposób to nie obniży hałasu. Tylko na pewno, przy tym otworze, który będzie na przejście, to jest tak, jakbyśmy po prostu ubrali sobie, mówię, krótkie spodnie w zimie i mówili, że no mamy spodnie, jest ciepłe. To jest taki suplement, bo to jest naprawdę, ten ekran będzie suplementem komfortu, bo gdyby to miało poprawić komfort życia mieszkańców, pani i po kolei, okej. Tylko to jest, niech mi pani uwierzy, to jest suplement. I tak jak pani otworzy to okno, nie będzie pani miała dalej tego komfortu, o którym pani marzy. Jaśniej, ciemniej, akurat nie ma to znaczenia, ponieważ to są mieszkania w większości północne, więc tam i tak światło się świeci. Jaśniej, ciemniej, okay. Tu nie ma znaczenia. Zawsze może być ciemniej. To może inaczej, przepraszam. Ja powiem tak, odnośnie pana wypowiedzi. Od oceny skuteczności ekranu ja nie mogę być, bo ja mam za małą wiedzę. Okej, okay, rozumiem. Ja wypowiedziałam się tylko na ten temat, na który mogę się wypowiadać. Znaczy chciałam, żeby Państwo zgromadzeni mieli świadomość, kto w budynku mieszka i dlaczego niektóre osoby głos zabierają, a dlaczego większość głosu nie zabiera. To było dla mnie istotne. Natomiast nie potrafię ocenić skuteczności ekranu i nie potrafię powiedzieć, czy ja będę z nich zadowolona, czy ja będę z nich niezadowolona, jak one już będą. Tego w tym momencie nie wiem. Ale może pani nie protestowałam przeciwko. Podpisywałam się za ekranami przewodnictwymi. Ta lista była podpisana przez bardzo wiele osób. Była na liście równie duża liczba osób wpisanych, co na liście zdecydowanie protestujących, a nawet będących za składaniem wniosków do sądu. Więc tak jakby ilościowo wtedy rozłożyło się to mniej więcej porówno, chociaż jak wiadomo, osoby, które przybyły, no to jednak nie są wszystkie osoby, które będą miały z tego korzyści lub niekorzyści, jeżeli ekrany uznają. Wszystkim, że na siłę nie możemy ściągnąć. Panią jedną rzecz zapytam. Mieszkając przy bardzo ruchliwej ulicy, musi pani sobie zdawać sprawę z tego, że ten hałas tam będzie, prawda? Ja mieszkając niedaleko, budując dom, niedaleko lotniska, dawno, bo 20 lat temu, myślałam, fajnie, przeleci jeden samolot, jest okej. Okay. Teraz dach mi zrywa praktycznie i co? Ma się lotnisko nie rozbudowywać, mają ludzie nie latać, bo ja tam mam dom wybudowany. Niech pani odpowiada to pytanie. W tym momencie, ale proszę pani, jeżeli się wybiera mieszkanie w centrum miasta, Nie, proszę pani, to teraz już pani przesadziła, bo ta pani mieszka dużo wcześniej, podejrzewam, niż powstały te ekrany i zostały rozbudowane to rondo. Gdyby pani teraz kupiła to mieszkanie, to zmienia postać rzeczy. A ta pani, podejrzewam, że już lat troszeczkę. No to co, to mam, proszę pana, w moim przypadku mają samoloty nie latać, bo się miasto rozwija. Ale nie, to już są nieróżne rzeczy. Nie, to nie, nie, że prowadzą się z miasta, tylko dlatego, że się miasto rozbudowuje. No to odpowiada tutaj pani sama na pytanie, albo się akceptuje, się mieszka w takich warunkach, problematyka jest też... Przepraszam, że nie mogło się słucho,
jeszcze krzykiwać się później w Janusz Łyczko, a potem nasz Berdzińsk. Ja chciałam zapytać panią, czy pani konsultowała się z mieszkańcami, albo rozmawiała z tymi mieszkańcami, którzy mają ekran, jaka jest ich opinia? Nie rozmawiałam, byłam tylko tutaj na zebraniu ostatnim oraz byłam na zebraniach, które odbywały się w czasie pierwszego roku. Co ci mieszkańcy mówią? Co mówią ci mieszkańcy? Zdania były dość podzielone. To znaczy też no, była różna grupa osób pod względem wiekowym, były również osoby w wieku bardzo podeszłym, które właściwie sugerowały się opinią młodszych siedzących obok. No nie tak do końca, bo pani, ta pani starsza, która była, nie jestem w stanie wymienić z nazwiska, ale, ale ona interweniowała z... Pani była starsza, proszę pana. Ta pani była w moim wieku. No przepraszam, to znaczy wie pani co, no to, to in plus dla pani, z szacunkiem, ale no ja oceniam to panią starszą, która interweniowała, kronika, co wspominała, że kronikę ściągała, dziennikarzy i tak dalej. Nie oceniamy wizualnie, dla mnie była starsza, in plus dla pani. I ona była właśnie użytkownikiem, bo mówię, tu co pani nadmieniła, ona była użytkownikiem tych ekranów. Czyli już jak gdyby jest po etapie tego eksperymentu. I pani, która siedziała naprzeciwko mnie, też powiedziała, że już jest, przyszła tutaj protestować przeciwko ekranom, nawet o to, żeby jej ściągnęli te ekrany, ale w ten czas tutaj ktoś powiedział, pani przewodnicząca chyba powiedziała nam, że dotyczy to tylko tych, co mają powstać, prawda? A ta pani przyszła już, bo chciała, żeby usunięto ekrany, bo ma ciemno i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które jeszcze się wymieniły. Okej, okay, to może już nie, nie, bo temat uważam, że został naświetlony, a nie ma co... Ja rozszerzę sobie pytanie, że zdania są jednak... Ale jednej osobie nie było za budową. Nie, to ja od razu nagminam, że nie ma jednogłośnie, żeby wszyscy byli czy w tą, czy w tą stronę. Ja tylko może troszkę wyjaśnię, bo państwo mają rację i pani ma rację, bo temat obecnej dobudowy tych ekranów to jest efekt bodajże chyba 5 lat wstecz, gdzie i trochę wcześniej, kiedy było przebudowywane rondo, powstały te ekrany. Potem na wniosek mieszkańców ulicy Kotlarskiej, one były wymieniane z odbijających na pochłaniające. Miało to poprawić troszeczkę poziom hałasu i klimat akustyczny. Różne wersje były brane pod uwagę, włącznie z tym, że najlepsze zabezpieczenie mieszkańców będzie wtedy, kiedy ten wjazd pod budynkiem zostanie w ogóle zlikwidowany od strony ulicy Kotlarskiej, na co świadomie mieszkańcy nie wyrazili zgody. Podejrzewam, że też licząc się z konsekwencjami, co było dość jasne na tych spotkaniach, było ich wiele powiedziane. I kolejne protesty mieszkańców spowodowały, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie obecnie jesteśmy. I po to, żeby im jakoś ulżyć i spowodować jakąś taką ulgę w tym poziomie hałasu i żeby ten poziom hałasu się obniżył, to jest ta dalsza część i dobudowa. Ja państwa doskonale rozumiem, bo podejrzewam, że jakbym w tym miejscu prowadził firmę i by zasłaniało to mój lokal, to też bym był, prawda, poszkodowany. Ja rozumiem państwa, bo ktoś, kto przebywa w mieszkaniu wieczorem, tam z tego co pamiętam, to poziom hałasu wieczorem i w nocy był bardziej przekroczony w tych normach niż w dzień. Także państwo wracając po pracy do domu mają jeszcze gorzej niż być powinni. Ale przepraszam, u mnie jak leci samolot, ja też nie słyszę, czy telewizor, czy ta pani mnie telewizora nie słyszy, prawda? Ale u mnie, proszę mi wierzyć, ja mam otwarte okna, też nie słyszę, też jest hałas, więc... Ale proszę mi powiedzieć jedną prawdą rzecz, czy pani jak się tam budowała, bądź kupowała tą lotnisko już śmiało? Proszę pana, ale ja się budowałam dużo dalej od lotniska, bo dokładnie mieszkałam w Bronowicach, a lotnisko się mieści... No to jest, podejrzewam, dobrodziejstwo Unii Europejskiej i przepisów z tym związanych, że... No ale też mówię, że jest hałas taki, no, nie rozumiem. Po prostu strefa ochronne teraz są większe niż kiedyś. Wszyscy mieszkają na przykład na przykład. W każdym razie podejrzewam, że... Natomiast no, trzeba by się zastanowić, kto jest najważniejszy w tym wszystkim. Myślę, że przede wszystkim mieszkańcy.
Natomiast każda ze stron ma swoje racje i trudno się z nimi nie zgadzać. Znaczy ja chciałem tu zwrócić uwagę, bo w pewnym momencie wiązała się konsultacja między państwem a państwem, a to jest nie miejsce na konsultacje, bo to już były, tak? No, tylko na opracowanie do jej stanowiska bez radnych, a nie między państwem. Chciałam zwrócić uwagę na jedno, ponieważ po wypowiedzi kolegi tutaj może zaliczyć tam fałszywa informacja, by się tutaj przedostać, że istnieje tutaj konflikt między państwem, którzy wynajmują lokale, i pomiędzy mieszkańcami. Tymczasem istnieje tutaj konflikt między racji, prawda, między mieszkańcami oraz między mieszkańcami i państwem, którzy mają te lokale. Ja chciałam jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, no, że te ekrany również dzielą nam miasto w sposób wręcz dramatyczny i tworzą te ekrany niebezpieczne rzeczywiście dla mieszkańców wieczorem, jeżeli to nie zostanie oświetlone podłogą, no to za ekrany pojawią się nie tylko osoby, które no, załatwiają swoje potrzeby, ale no, również i osoby, które mogą napadać, rabować i tak dalej. Także dziękuję bardzo. Jeżeli zostanie z kolei oświetlone, to też pan mieszkańcy mogą się skarżyć, ponieważ jest tak duża odległość, że to, co tam będzie świeciło, będzie odbijać, przeszkadzało też im. No i przepraszam, też chodzi o nasze warunki pracy, bo my tam będziemy mieć ciemno za tymi ekranami. Ale jak będą z kolei te ekrany przezroczyste, to chyba się to tak nie zabawi. To znaczy, wie pan, gdyby ten ekran jeszcze tak, już tak na podsumowanie, bo to nie ma co wracać, był w pasie ruchu, tak jak idzie ten ekran obecny i byłby przezroczysty. Okej, okay, można polemizować, ładny, mniej ładny, da coś. On jest cofnięty. On jest cofnięty, jeżeli państwo by mieli okazję tam przejechać go, bo na wizualizacji tego nie widać. Na wizualizacji wygląda to bardzo elegancko. Ale to jest bezpośrednio, mówię, przy budynku. Jest ulica jeszcze. Tak, ulica ma 4,5 metra. 4,5 metra w pasie ulicy tej bezpośrednio przy oknach. Tutaj chciałem tak zwrócić uwagę najbardziej istotną sprawę. No w tym momencie etap drugi już tego zadania. Etap pierwszy został zrealizowany, pieniądze poszły już w błoto. I teraz pytanie jest takie, te pieniądze dalej pójść w błoto nie pójdą, ale muszą zostać wydane. I teraz nasza propozycja jest taka, żeby faktycznie Państwu i Wam i jednej stronie, i drugiej stronie zrobić w porządku i proponujemy przeźroczyste, przeszklone ekrany, stąd no, te ekrany podobno są odbijające, one na szczęście będą odbijały w stronę ronda Brzeskiego ten dźwięk, ale teraz się nie zgodzę też z Panią z tymi samolotami, bo według mnie to akurat hałas wywołujący przez motor, który jedzie tą ulicą Kotlarską, ma większy wpływ na zdrowie i na wywołanie tego, że ktoś może być głuchy, samolot, który gdzieś tam daleko i jakieś echo dobra. Proszę Pana, on nie jest daleko, jeżeli już na zapraszam, zobaczę Pan, jak jest. Na pewno Pani będzie miała gorzej, gorzej by się zrobiło tej Pani w momencie wszystkich mieszkańców, którzy po prostu całkowicie skupiła się. Jeszcze Pan Jarosław i będziemy. Spór jest, widzę tylko o tą część dotyczącą Kotarska 2, tak? Tutaj. A co z drugą stroną? No tu nie słyszę, nie chcemy do nich głosować, też wizualizacja przejęty jest na prezydent. Co z drugą stroną? Z drugiej strony był problem taki, że te ekrany będą zasłaniać tą reklamę. Jeżeli Państwo tam widzą na tym budynku Kotlarska 5, no to mieszkańcy, oni się spotkali, mieli spotkanie wspólnoty, zarządu wspólnoty wcześniej, bo ja im przyniosłam taki projekt i im, da, oni chcą generalnie, oni by chcieli chyba te ekrany, tylko chodzi o to, żeby właśnie nie zasłaniały tej reklamy, bo to jest dla nich za rower. Dobrze, ale ten reklamodawca, jak zrezygnuje za rok z tej reklamy, nie będą mieli... No, nie będą mieli na dachu. Naprawdę dziwne stanowisko, no, ale te parę złotych... No dokładnie. I nie chcę. Proszę, 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 pro
tego pojęcia czasami. Dobrze, proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś uwagi, wnioski, poprawki? Ponieważ w związku ze spotkaniem z mieszkańcami postanowiliśmy, uzgodniliśmy tam wszyscy, że najlepiej będzie, jak te ekrany zostaną wybudowane przeźroczyste. Dlatego jako zarząd przygotowaliśmy taką, taki projekt. W paragrafie pierwszym opiniuje się pozytywnie projekt przebudowy drogi w zakresie budowy ekranów akustycznych przy ulicy Podlaskiej w Krakowie, etap drugi. Paragraf drugi. Wnioskuje się o budowę ekranów akustycznych przy ulicy Podlaskiej w Krakowie, etap drugi. Z całkowitym wypełnieniem w formie paneli przeźroczystych przeszklonych. Uzasadnienie w oparciu o przedstawiony projekt oraz o odbyte konsultacje społeczne Rada Dzielnicy Drogi Przeszklonki na prośbę mieszkańców wnioskuje o budowę ekranów akustycznych wypełnienie Ale mieszkańcy nie wszyscy są powiedzą. Są zdania bardzo właśnie podzielone. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu? 6 za. Kto jest jeszcze raz, kto jest za? Pani Małgosia, tak? Kto jest za? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, przeciw. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dziękuję bardzo.